Myślę, że najbliższe dni przyniosą stabilizację, ale kiedy dojdzie tak naprawdę do formalnego wniosku o wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dopiero to może spowodować totalną falę wyprzedaży funta, czy innych ryzykownych aktywów, jak akcje, jak, jak surowce takie jak surowce przemysłowe, warto wspomnieć o tym, że już dwie agencje. Rating obniżyły rating Wielkiej Brytanii. W przypadku S&P jest to obniżka z poziomu AAA do poziomu AA, również z perspektywą negatywną. Natomiast agencja Fitch obniżyła tylko o 1 stopień z poziomu AA+, do poziomu AA. Było to spodziewane przez rynki, jednak jeszcze tak naprawdę nie zdyskontowane. Dlatego te spadki mogą być jeszcze przed nami. Kiedy w związku z tym możemy spodziewać się franka poniżej 4 zł? Czy tutaj co może tutaj mieć kluczowe znaczenie? Myślę, że tak naprawdę wyprzedaż polskiego złotego jest jeszcze przed nami. Mamy w tym momencie stabilizację, ale polska waluta w tym momencie nie wydaje się reagować jeszcze na te negatywne doniesienia, dlatego frank do złotego może jeszcze, może jeszcze zyskać, może być droższy, jednak wtedy będzie to. To okazja do tego, żeby tą parę walutową sprzedawać. I jeśli chodzi o poziom 4.0, to myślę, że możemy się spodziewać dopiero takiego poziomu pod koniec tego roku.